Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z The Crew 2. Pamiętajcie, żeby zostawić lajkacza oraz subacza, co bym zasięgi miał większe i żeby było fantastycznie, czy nie? Zapraszam was na kolejny odcinek, w którym sprawdzimy sobie tego Citroena. Citroen GT. Wcześniej nazywał się chyba Vision GT, prawda? Patrzcie, jaki on jest dziwny, jakiś taki długi. Ej, ale podoba mi się, żeby nie było. Naprawdę ciekawie wygląda ten pojazd. Wohoho! Jaki kokpit! Co to jest? O człowieku! Dobra, z zewnątrz wygląda inaczej niż reszta pojazdów, ale środek wygląda jak w jakiejś motorówce? Nie wiem, ciężko to określić. Co to jest? W ogóle jest tu jakiś schowek na telefon albo coś? Zobaczcie. Z tyłu mamy taki dziubek i to wygląda jakby tam był, jakby to był jakiś spoiler albo coś. Ale no nie możemy tego otworzyć. W sensie jak przyspieszymy mocniej, to się tam nic nie podnosi, nie? Samochód już teraz ulepszyłem prawie że na maksa i osiąga. Musimy to sprawdzić, ile osiąga. Czysta, no czysto rozpędził się elegancko. Trzeba będzie mu troszeczkę tam pozmieniać opcje, bo ja chcę, żeby mu błyskawice zapomszły. Zobaczymy, co da się z nim zrobić. Jeszcze tam jest parę innych samochodów do testowania w tej aktualizacji, ale póki co skupmy się na tym ziomeczku. No wygląda on dziwnie, nie jest w ogóle... On nie jest w ogóle strasznie taki niski chyba. Strasznie taki, nie wiem jak to określić, płytki? Nie taki... Jezu! Ta szyba jest pod bardzo dużym kątem przednia, zdaje się. Albo coś? Ciężko to po jakiś taki czołg francuski. Nie wiem, ale wygląda kozacko. Nie mogę już patrzeć na ten biały kolor. Chociaż nie, on czeka, on ma tu jakieś malowanie nawet. Nie wiem, czy będzie można w nim coś zmienić, wątpię. Chyba skończy się na kołach i tyle, no nie? Zmieńmy ten kolor, żeby w ogóle było widać, jaki on ma kształt, bo ja tak nie wiem. Mat andozyzowany. Taki i taki kolor. Okej. Kurde, mam trochę kasy, dobrze, myślałem, że mi się kończy. Więc co, tu wzór możemy wybrać jakieś. Tu jakieś takie malowanko mamy. O, Ivory Tower. Projektant wzoru. A, bo to są chyba te takie. Tak, tak, to są te takie wzory gotowe na samochody, no nie? Dajmy tam jakiegoś, nie wiem, dzikiego tygry... O kurde, nie. Co to takie drogie jest? Ile to? 13 tysięcy? What the... Okej. Jakie malowania w ogóle hardcore. O, to fajnie wygląda. No i 13 tysięcy... Nie, podoba mi się to malowanie, które ja tutaj mam. Części ozdobne, no tutaj chyba na nikogo nie jest niespodzianką, że za wiele zmienić nie możemy w tym aucie. Jedynie moglibyśmy wymienić felgi. Fajnie by było, jakby można było zmienić ich kolor. Ale standardowo... A, czekaj, tu zaciski da się tylko wymienić. Nie można zmienić koloru chyba. A, czekaj, a jak wezmę nacisnę? Nie, nic się nie dzieje. A jak tak? No... Nie można. Nie można tych standardowych zmieniać, nie? Naciskam... Czekaj, jak kupię na przykład te białe, pyk. I teraz powrotem te. Nie, to nic się nie dzieje. No dobra, to możemy kupić jakieś inne felgi. Co by je na inny kolor pomalować? Ja nie wiem, jakie felgi wybrać do tego auta, gdzież jest taki. Jest totalny jakiś egzotyk. Chociaż auto nie jest już nowe. 2008 czy 12 rocznik Vision GT. 2008 zdaje się. Pierwszy raz można było je... O, to będzie pasować. Jakie kolce w ogóle. Dobra. Co tu jeszcze mamy? What? Nie wiem, co tu wybrać. Wybrałem sobie takie śmieszne felgi. A, czekaj, tu możemy dać te koła. Dobra, dawaj, dajemy takie koła i dajmy jeszcze ten dymek taki. Z piorunami. Części mechaniczne tutaj już na szybko poinstalowałem. To co tam miałem najlepsze. Ja nie wiem, w jakiej on jest. On jest w klasie Hyper! Hypercars! Zobaczymy, na co go stać. Opony są zajebiste. No dobra, wyjedźmy stąd.
Zobaczmy, co to cudo potrafi. Chodźmy może koło Las Vegas. Tam chyba były te takie miejsca, takie drogi, autostrady wielkie, nie? Długie, fajne. Zobaczmy. Yo boy, jak to wygląda. I piorun, a czekaj. Dobra, elektryk to nie jest, chociaż zostawia za sobą takie ślady. Kurde, jak te opony wyglądają. Ej, ale fajne jest to, że jak kupisz sobie to ulepszenie kosmetyczne, to możesz do każdego samochodu zainstalować i ono ci się jakby nie traci, nie? To jest super. Na to się jednak wydaje tą kasę taką normalną, więc no warto byłoby jednak, żeby to można było użyć wiele razy, no i na szczęście można. Kurde, jak te opony wyglądają. Tutaj można, skoro one się tak świecą, ciekawe jak się w nocy świecą, nie, te opony. Ja ich jeszcze nie testowałem, widziałem u innych graczy kiedyś jeszcze. To by dobrze wyglądało na czarno, ten samochód. No ale na razie przetestujmy jego osiągi, zobaczymy co potrafi. Lecimy, 400 km na godzinę już leci. 420, 425, 28, 30. Woo! Kurde, trzeba trochę nas kręcać. Ej, ale leci ta fura. Ja nie wiem, czy ona kiedykolwiek weszła w jakąś produkcję. Ten samochód, nie? Czy można kupić go w jakiś większym nakładzie? Chyba nie, wydaje mi się, że wyprodukowali jednego albo 5 sztuk. Na tym temat się skończył. 430 nitro. O, tu ma wydechy, nawet nie wiedziałem, gdzie on ma. 460, moi drodzy, to jest dużo. To jest dużo. Wow. Uwielbiam fizykę w tej grze, kurde. Dajcie lajka dla tej fizyki, moi drodzy. No ta, bardzo dobra roba. I nie wstał na koła, zobacz. On tu w ogóle wydechów nie ma, dokładu wydechowego pod spodem. Nie, tam jest jakaś ta, w tych takich super szybkich w samochodach instaluje się taką płytę podłogową aerodynamiczną, co by tam lepiej powietrze się rozchodziło. Ty, ja go chyba maznę na czarno. Przeczytałem co nieco na temat tego samochodu i tutaj w grze najprawdopodobniej mamy V8 5,4 litra od Forda. Samochód został zaprezentowany pierwszy raz w 2008 roku, tak jak coś pamiętałem, i nazywał się po prostu Citroen Vision GT, zasilany 4 silnikami wodorowymi. Nie wiem, czy nie jest to dokładnie opisane, bo nie wiem, czy wszystkie silniki łącznie generowały 775 koni mechanicznych, czy każdy z osobna tyle generował. No myślę, że chyba wszystkie razem. Czyli tak by wypadało, jakby każde koło było napędzane oddzielnym silnikiem wodorowym. To dziwne, nie? Nie potrafię sobie tego wyobrazić. O, mamy jakieś tam zniszczenia samochodu. Robi się powoli noc. Za chwilę będziemy widzieć te szalone koła, jak wyglądają w nocy. Ale jakoś do tego samochodu mi to bardzo pasuje. Jezu, patrzcie, jak to wygląda. Ty, to wydaje nawet z siebie dźwięki. To nie jest tylko, że wygląda, ale faktycznie to wydaje z siebie dźwięki. Jak dojadę ten wyścig, to sprawdzimy, czy ma napęd na 4 koła. Bo jeśli ma napęd na 4 koła, to możliwe, że jest wyposażony w te silniki wodorowe. Ja prawdę mówiąc nie wiem, na jakiej zasadzie działają silniki wodorowe. Wiem, że są montowane w niektórych samochodach, ale jest to taka nisza, jeśli chodzi o motoryzację, nie? Będziemy musieli sprawdzić, podjedziemy sobie do jakiegoś tam drzewa i zobaczymy,
bo chyba w standard... Jest też wersja drogowa tego pojazdu. Nie wiem, jak czy się różni czymś z wyglądu od tej wersji. I wersja drogowa ma tam też jakąś V8-kę, nie? No dobrze, podjedźmy sobie pod jakąś ścianę, na przykład tutaj, i zobaczmy, czy się kręcą cztery koła. No tak, na pewno cztery koła ma skubaniec. Tutaj w The Crew, nie wiem, czy to ma znaczenie. Chyba ma trochę znaczenie. Wiem, że teraz w tej aktualizacji najnowszej poprawili w którymś Gallardo, w którymś Lamborghini chyba. Poprawili, że właśnie koła kręcą się teraz, znaczy ma napęd na cztery koła normalnie na ten samochód, nie? Któreś Gallardo, któreś Lamborghini, nie wiem dokładnie które, ale któreś tam naprawili. A wcześniej to Gallardo miało napęd tylko na tył. Jakiś taki bug był w tej grze, ale na szczęście go już załatali, więc jest dobrze. Ja bym się jeszcze przejechał tym samochodem, jakiś wyścig. Wow! Może właśnie na multiku sprawdzić, jakby się udało przejechać z innymi graczami, bo to jest takie miarodajne dla mnie, myślę. Wtedy wydaje mi się, że dobrze się rozpędza, ale powiem wam, że tak dawno nie grałem w The Crew 2, że no nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy dobrze przyspiesza, czy nie. Wydaje mi się, że dobrze się nim jedzie i stabilnie, i szybko, ale może na tle innych samochodów jest bardzo słaby, nie wiem. Kurde, wiecie co, próbowałem jakiś tam wyścig wczytać, ale bardzo trudno jest jechać hypercars. Niestety. Mamy coś tutaj do robienia dla hypercarów? Chyba nie. Trochę szkoda. Musiałbym pojechać sobie... Co ja tu muszę jakiś inny pojazd kupić? No, tutaj nie dam rady zrobić nic z tym Visionem. Kurde, teoretycznie mógłbym robić ten wyścig, gdzie rekord świata to 24 minuty, jego jakoś 40 minut się jedzie. Ale nie. Wiecie, bo chciałbym sprawdzić, jak mi pójdzie z botami, chociażby na ich, na takim poziomie najwyższym, nie? Tu mam 311 punktów w moim samochodzie, bo to by tu miały 290, to znowu nie jest takie miarodajne, a ten wyścig to warto robić, tylko że... Za długo to jest. Visionem by tam dał radę, myślę. Pojechać, że tam ładnie do tych 400 się rozpędza. No kurde, za długo. No dobra. Wiecie co, to może pojedziemy sobie jakiś taki z tych nowych. Zobaczymy, jak te nowe ścigi wyglądają. No i let's go! Tu mamy Bugatti, Pagani, Ferrari. Nawet Chiron i... Dwa Chirony były, ale... Jak gorzej stunigowane, to mnie nie dogonią, nie? W ogóle Chiron i tuning, nie? To jest masakra. 1500 koni mechanicznych jeszcze możemy to stunigować, on już jest stuningowany grubo. I co myślicie o tym samochodzie? Ciekawie, że go dodali akurat do gry, nie? Ja powiem wam, że niektóre takie koncepty są spoko, a wiecie, The Crew 2 to jest gra francuska, chyba. Ivory Tower to jest chyba francuskie studio, nie? No, w każdym razie Ubisoft jest francuski. No, ale w każdym razie fajne auto i fajnie, że dodają takie egzotyki różne, nie? No, Vision GT nie spotkasz w Forzie Horizon. W ogóle mało kiedy się spotyka takie egzotyki w innych grach. Chociaż w Forzie mamy też na przykład samochody z Hot Wheels, tak? Czasami jakiś tam ultra egzotyk też się pojawi. Dźwięk tego auta jakoś tutaj nie powala. Waszym zdaniem dźwięki w The Crew 2 są ładne, czy... Są chyba okej, nie? Jakoś nie rzucają się w uszy bardzo. Są, bo są, no. Need for Speed Heat chyba podniósł poprzeczkę, jeśli chodzi o brzmienie samochodów, nie? Nawet Forza Horizon tam nie dorównuje. Chociaż w Fordzie mamy z kolei więcej samochodów i tam tylko garstka brzmi fajnie. A w Need for Speedzie najnowszym to praktycznie każda z tych furek. A jak nam się nawet dźwięk nie podoba, to możemy sobie zrobić swapa i te swapy też fajnie brzmią. I też jak robisz swapa w samochodzie w Need for Speedzie, to każdy samochód brzmi z tym samym silnikiem trochę inaczej, nie? Co jest mega. Waszym zdaniem, tak jak oglądacie ten materiał, to ten samochód jest szybki? Mi się wydaje, że szybko nim jeżdżę, aczkolwiek podejrzewam, że jakbym z kimś z was grał, może właśnie Lajwika zrobię z The Crew,
to sobie wtedy jakoś te furki bardziej porównamy, nie? No bo na obecną chwilę jak gram sobie sam i nie mam z kim grać tutaj, no to ciężko, nie? Musiałbym tutaj mieć jakiegoś ziomeczka, takiego koksa, żeby miał powiedzmy wszystkie samochody, no to wtedy bym ogarnął, nie? Czy to jest szybkie i czy daje radę. Najgorsze jest to, że w tej grze nie mamy takiego multika, gdzie możemy na przykład sobie wybrać, jaką klasą chcemy jechać, nie? Na przykład chcemy hyperkarami się ścigać. Albo, no nie wiem, jakoś tak brakuje mi trochę tej interakcji z innymi graczami. No niby możemy się tutaj spotkać na mapie i nawet możemy, wiecie, z kimś się zderzać, są kolizje włączone, tak? Gdzie w Forza Horizon tego nie ma, mimo że tam 70 par graczy jest na sesji. No to tutaj jakoś tej interakcji nie czuję, a może po prostu dlatego, że za mało gram w The Crew. No i proszę, meta. Gotowe. Zrobiliśmy sobie kolejny wyścig bez problemu, no ale mówię, to był niski poziom, więc tutaj idzie mi superowo, ale samochód wydaje mi się, że jest mega szybki. Może to takie złudzenie tylko. Piszcie, co o nim myślicie. Moim zdaniem fajny wygląd, spoko nawet brzmi, no i ten środek, nie? To jest jakiś kosmos, nawet tutaj widać te kosmiczne rzeczy. Mi się i tak pioruny podobają najbardziej chyba. Jezu. Szalona ta gra jest trochę, nie? Ale wiecie co? Na swój sposób ma jakiś taki swój... swój styl, nie? Te wszystkie ulepszenia. Spoko to wygląda. Zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.